fiasko przetargu na sprzedaż reduty Napoleona w twierdzy Modlin. Agencja Mienia Wojskowego już po raz drugi nie znalazła nabywcy dla zabytkowej fortyfikacji. W pierwszym przetargu cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej na hotel lub restaurację wynosiła 2 miliony złotych. Teraz o 200 tysięcy mniej. Kolejny przetarg ma odbyć się jeszcze w tym roku.